No i parafia świętego Stanisława, biskupa i męczennika lekko się spóźnia, więc parafia błogosławionego Michała Kozali czeka na Matkę Boską Częstochowską. Obraz. No i czekają dalej. A tu się robi korek. Dalej czekamy. Spóźnienie. O! W każdym kościele, w którym gości Matka Boska Częstochowska, odbywa się o godzinie 21 apel jasnogórski. Apel jasnogórski jest wieczorną modlitwą kierowaną do Maryi Królowej Polski, intencji Ojczyzny i Kościoła. Sprawowany jest codziennie o godzinie 21 w kaplicy Matki Bożej. Odprawiany jest w niektórych sanktuariach maryjnych i innych świątyniach, w niektóre uroczystości i święta maryjne, zwłaszcza na zakończenie nabożeń z wieczornym. Apel jasnogórski sprawowany jest szczególnie uroczyście jako odrębne nabożeństwo maryjne na Jasnej Górze codziennie o 21. To było, co to jest apel jasnogórski. Wszystkich. Nie rozumiem fenomenu tych zdjęć, ponieważ są to zdjęcia zrobione losowo na zewnątrz przez 30, nie wiem, fotografów, błyskali jak chińscy turyści i teraz ludzie to kupują. No te zdjęcia jakby nie przypominają niczego, że odwiedza nas Matka Boska Częstochowska.
prostu są to losowe zdjęcia portretowe, które można sobie zrobić każdego dnia, a niekoniecznie przez fotografów, którzy przyjechali tutaj i czasnęli z 4000 miliony zdjęć, które wystawili teraz i ludzie kupują. Fenomen dla mnie. Dlatego też zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tej procesji ulicami naszego osiedla. Moi drodzy, to, że teraz jesteśmy tam, przyszły to piękne, ale przecież czy taką okazję, która może już się nie powtórzy, a jeżeli się powtórzy, to na pewno już wielu z nas już tu nie będzie. No niestety taka jest kolej rzeczy, bo